Telewizja w Polsce, Edyta Hołdyńska, kolejna część naszego programu i najważniejsza informacja dzisiaj, przesłuchania przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Dwóch najbliższych współpracowników szefów Amber Gold, Marcina P. i Katarzyny P., to oczywiście Daszuta i Pastor. Te dwa nazwiska przejawiają się dzisiaj w rozmaitych mediach pod różnymi postaciami, a najważniejsze jest to, że świadkowie niestety niewiele mówią, przynajmniej pierwszy z nich. Przesłuchanie drugiego jeszcze trwa i ze mną w studio Wojciech Biedroń, dziennikarz w polityce.pl. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Co mówią ci świadkowie? Bo pan Daszuta konsekwentnie odmawiał odpowiedzi. Pytań było bardzo wiele. Komisja konsekwentnie nie odpuszczała, zadawała mu pytania. No natomiast on konsekwentnie milczał. Co mówi ten drugi świadek? To ja bym jeszcze chciał na sekundę zostać przy tym pierwszym, bo słusznie zauważyłeś, że komisja zadaje pytania. Dziś najciekawsze były pytania w pierwszej części przesłuchania. Łukasz Daszuta, były obrońca Katarzyny P. i Marcina P., obecnie powiedzmy, że jedynie doradza Katarzynie P. prawnie, bo jego koleżanka notabene z tego samego lokalu, w którym on ma kancelarię, broni Katarzyny P. A to jest człowiek, który, tak jak już wspomniałem, był nie tylko obrońcą, nie tylko prawą ręką, ale mówi się wręcz, dzisiaj poseł Zębaczyński z Nowoczesnej nazwał go adwokatem diabła. To jest człowiek, który się dzisiaj nie chciał odpowiadać, nie chciał uczestniczyć w przesłuchaniu, zasłaniając się tajemnicą adwokacką. Szkopuł tylko na tym polega, że tak naprawdę może się zasłaniać tajemnicą adwokacką, jeśli chodzi o kwestie związane ze śledztwem, a już kwestie związane ze swoją pracą w Amber Gold i uczestnictwem w Radzie Nadzorczej, no tym nie może w żaden sposób się zasłaniać. No ale rzeczywiście konsekwentnie nie odpowiadał na pytania, a pytania były niezwykle ciekawe. No było ich wiele. Które z nich było najciekawsze? Wydaje mi się, że pytanie zadane przez przewodniczącą Małgorzatę Wasserman mnie najbardziej zaciekawiło, a mianowicie jak to było, że pan Daszuta siedział przy Marcinie P. w trakcie przesłuchań przed prokuratorem, do innej sprawy, nie do Amber Gold, i dopowiadał do protokołu swoje zdania, ale zapisywane jako zdania Marcina P. No to, drodzy państwo, to jest absolutnie postawione na głowie postępowanie przed prokuratorem. Tak się po prostu nie robi. Druga kwestia, bardzo istotna, nie będąc już adwokatem Katarzyny P., wiele miesięcy po tym, jak przestał nim być, miał właściwie bezproblemowy dostęp do jej celi i do rozmów z nią. No, drodzy państwo, to by oznaczało, że tak naprawdę tak Katarzyna P., jak i Marcin P. mogli doskonale przygotować pana Daszutę do tego, co będzie mówił przed komisją, albo, co jest dużo ciekawsze, czego nie będzie mówił. No i Pastor, kolejny świadek, kolejny z tych dwóch najbliższych współpracowników, właścicieli Amber Gold. Co możemy się spodziewać, czego możemy się spodziewać po tym przesłuchaniu? Czy on będzie mówił? W tym momencie trwa posiedzenie komisji. Rzeczywiście Wojciech Pastor odpowiada na pytania, na razie te bardzo wstępne, ale już pojawił się smaczek, ponieważ pan Pastor, zanim zaczął współpracować z Amber Gold jako pracownik de facto, czy bliski współpracownik firmy, był osobą, był handlowcem u takiego potężnego dewelopera trójmiejskiego i on osobiście sprzedawał Katarzynie P. i Marcinowi P. oraz firmie Amber Gold w sumie 6 mieszkań. No, drodzy państwo, za kwotę ledwie 4 milionów złotych. To pokazuje skalę pieniędzy, jakimi dysponowało małżeństwo P. Dziś już wiemy, skąd te pieniądze były. One zostały tak naprawdę wyłudzone niemal 20 tysiącom klientów Amber Gold, ale zobaczymy, co powie dalej. Ja usłyszałem kiedyś od jednego z członków komisji, że Pastor i Daszuta to nie tyle współpracownicy, ale oficerowie prowadzący. Coś w tym jest. To byli jedyni ludzie, którzy mogli przechodzić z Marcinem P. tak bezpośrednio na ty, których on się rzeczywiście radził, którzy wyjeżdżali z nim na przykład na wakacje, na wyjazdy do Wenecji. Do Włoch, o co padło tak, też pytanie dzisiaj. O co dzisiaj również padło takie pytanie. No ludzie z takiego najbliższego kręgu, najbardziej zaufani.
Najbardziej zaufani ludzie, no podejrzani Marcin P., Katarzyna P. cały czas w areszcie, a pytanie pojawia się kolejne, kto za tym wszystkim stał, czy nie było jakiegoś parasola ochronnego, o czym już wielokrotnie w tym studio też mówiliśmy, ale ze strony rządzących, jak i służb specjalnych. Dzisiaj w tym studio także poseł Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15 zwrócił także uwagę na to, że no takim głównym odpowiedzialnym za aferę Amber Gold wydaje się być Donald Tusk. No jeśli brać taką odpowiedzialność polityczną, prawda, ja tylko chciałem przypomnieć, że to Donald Tusk w pewnym momencie wziął de facto nadzór, objął nadzorem służby specjalne. Pamiętamy słynne wystąpienie w Sejmie, w którym mówił, że no w związku z różnymi tam nieprawidłowościami, to on obejmuje jakby taki bezpośredni nadzór. Tam był przy nim jeszcze Jacek Cichocki, również występujący przecież w śledztwie. Tak, no zdecydowanie no, ciężko nie zgodzić się z panem posłem Andruszkiewiczem. Natomiast to jest taki bardzo szeroko zakrojony, że tak powiem, że zakrojona koncepcja politycznej odpowiedzialności Donalda Tuska. Ale tam odpowiedzialność brali też szeregowi prokuratorzy, szeregowi sędziowie, szeregowi pracownicy przeróżnych instytucji państwowych i ministerstw. Rzeczywiście na pewno był parasol ochronny. To wystarczy prześledzić zeznania Sławomira Nowaka, czy pracowników najważniejszych również Urzędu Lotnictwa Cywilnego, którzy pozwalali absolutnie bez przeszkód, łamiąc podstawowe zasady prawne, pozwalali Marcinowi P. rozwijać tę drugą wielką gałąź jego przekrętu, czyli OLT, OLT Express i OLT Regional. Ale dla mnie najważniejsza i zdecydowanie była ochrona służb. A nie mam już żadnych wątpliwości, pisaliśmy o tym wielokrotnie w portalu W Polityce, w tygodniku Sieci, że tak naprawdę największym sojusznikiem Marcina P. wydaje się dzisiaj być ABW. Mało tego, jestem przekonany i z posłem Rzymkowskim o tym wielokrotnie rozmawialiśmy i pisaliśmy, że ABW prowadziła de facto dwie operacje w związku z Amber Gold. Jedna taka, jak to się mówi, jak Pan Bóg przykazał, czyli jak już oczywiście wszystko mleko się rozlało, trzeba człowieka zatrzymać, zabezpieczyć pewne dokumenty, dyski. I to było robione wyjątkowo źle, wyjątkowo nieudolnie z różnych przyczyn. Ale druga operacja, która szła dużo lepiej, to moim zdaniem operacja zacierająca ślady tak działań służb, jak i moim zdaniem najważniejszych urzędników wtedy w państwie Donalda Tuska. No znany przykład między innymi notatki, którą widziały najważniejsze osoby w państwie, zanim jeszcze firma ogłosiła upadłość, zanim rozkręciła się w mediach cała burza. 24 maja rzeczywiście 2012 rok, generał Bondarek przygotowuje notatkę dla 6 najważniejszych ludzi w państwie. Mówi tam wprost o zagrożeniach interesu państwa polskiego poprzez działalność Marcina P. No ale drodzy państwo, nie oszukujmy się, jeżeli 24 maja notatka trafia na biurka tych ludzi, to znaczy, że ABW prowadzi już operację od wielu miesięcy, bo notatka jest tylko pewnym efektem, prawda, prac służb zakrojonych zresztą na szeroką skalę. Pytanie kolejne, dlaczego ta notatka przeleżała na przykład u Sławomira Nowaka 3 tygodnie? I dlaczego, no i dlaczego można było wyprowadzać te pieniądze przez kolejne miesiące? W tym czasie udało się wyprowadzić prawdopodobnie około 350 milionów złotych, to tak lekko licząc. Do lipca, kiedy w lipcu 2012 roku firma ogłosiła upadłość, i to są pieniądze, jak już zauważyłeś, Wojtku, Polaków. To są pieniądze oszukanych Polaków. I to pytanie pada też przez cały czas na Komisji Śledczej do spraw Amber Gold do świadków. Co mielibyście do powiedzenia oszukanym Polakom? No, te osoby konsekwentnie milczą, ale pamiętamy wszyscy też znamienne słowa Marka Belki, byłego prezesa NBP, że ten, kto ma trochę oleju w głowie, wiedział, że to jest oszustwo. Oj, no to powiedział to nawet sam Michał Tusk, który stwierdził, że z tatą wiedzieliśmy, że to lipa, tak? Sam Marcin P. powiedział, kiedy było to słynne posiedzenie komisji w sądzie okręgowym w Warszawie, gdzie stwierdził, że on nie ma nic do powiedzenia Polakom, więc przykład tego, jak do tego podszedł Marek Belka, jest takim przykładem bardzo dobrym, ponieważ to pokazuje generalnie, jak wtedy podchodzili do tego politycy. A no rzeczywiście jest jakieś oszustwo, a no rzeczywiście jest kilkaset milionów złotych, trzeba było uważać. Mi się od razu nasuwa na myśl słynne, kiedy były premier Cimoszewicz mówił o zalanych, trzeba się było ubezpieczać, prawda? Ale to jest ta filozofia, która moim zdaniem cechowała trzecią RP najlepiej. Państwo jest po to, żeby żyć dobrze, a obywatele mają sobie radzić sami.
Wojciech Biedroń, dziennikarz w polityce.pl. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mocna puenta, a my przez cały czas obserwujemy i relacjonujemy dla państwa posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. To tyle na tę chwilę. Po godzinie 15 kolejny przegląd wydarzeń w polsce.pl. Zapraszamy państwa.